Już mi się pierdoli ze sprzętem, nie? Patrz jaki agent. Ile powtórzeń robisz? 12? 12 i jeszcze to, dawaj. O ty kurwa. Tu macie kurwa klienta. A tu w super seriach robisz, biceps, triceps. Nieźle. Patrz, elegancko, nie? 2 miesiące stażu. A tu się buduje potwór, kurwa. Elegancko, nie? Pięknie. Już teraz za późno, już nagrywam. Nie masz wyjścia, musisz zrobić. Dawaj. Pomożesz mi? Chcesz? Dawaj. Wtedy wycisłeś, teraz też wyciśniesz, że? 12 ma być, kurwa. No kurwa, 15, ej. Dawaj. Ma dzisiaj powera, nie? Dawaj, dawaj. Dawaj. Zrobię, kurwa. Dawaj jeszcze jeden. Jeszcze jeden. O. Handli braknie, kurwa. Dawaj. Jedziesz. A? Na 100%, nie? Ciśnij, ciśnij. Jeszcze. Jeszcze jeden, kurwa, jedni. Jest. Pięknie. Bez wymówek. No, leź. A kurde. Napierdalaj. Dobra, dobra, dobra. Bez pasków. Wyżej. Oj, dobra. Jebaj paski, jesteś Hulk. Dawaj. No. Tak napierdala biceps. Dawaj. Pięknie. Ile serii robisz? 4. 4. Dawaj, dawaj. Dobra, teraz to jeszcze powtórzę. Do końca, dawaj. Ładnie, bo stygną, dawaj.
No i dobra. Super Ansk. Kurwa, stygnął stary. Mr. Facepool. Mr. Facepool, tak. Ogólnie nie mamy linek. Linki nam zajebali. Jest kurwa, ty, która jest godzina? W pół do dziesiątej? No, nie wiem. Takiego. Nie, jest w pół do dziewiątej chyba. Pół do dziesiątej, a... No sezon, sezon w pełni. Sezon kurwa letni. No ogólnie co? Coś tam mówił mi, że bardzo przestaw się w połowie treningu. Człowiek zarośnięta broda. Ogólnie co? Pokażę mu, jak te barki się robi. Dawaj, mi pokażę, tam, bo ja tam nigdy nie robiłem barków. Coś tam mi tu płakał, że barków nie robi. To mu pokażę, jak się trenuje. Dawaj. Dobrze ci to wchodzi. Otwór. Ja to dawno robiłem, jakoś mi to nie wchodziło, nie? Tylko musisz mocno rozciągać. No. Jezu, nie mogę telefonu trzymać, tak spomp... Ty. No, to nie mogę telefonu trzymać, tak spompowane bary mam, kurwa. Telefonu będziesz mógł trzymać złoty. Jesteś kurwa normalnie Schwarzenegger, ty. Come on, Arnold. Four weeks before Mr. Olympia. Tak. I co, wchodzi? No, to właśnie chodzi. Wchodzi. Musisz mocno rozciągać, nie? Do czoła, wiesz? Do czoła. Do czoła i mocno rozciągaj. Stój prosto, nogi trzymaj razem, prosto. I rozciągaj. Zmniejsz trochę jak coś. No, rozciągaj. Tak jak ja to robiłem. Ustań prosto. Wyżej łokcie, wiesz? Wyżej łokcie. Tak, żebyś miał równe. O, coś takiego. No i teraz, co czujesz? Dawaj. Ładnie pracuje wszystko. Wyżej łokcie, wiesz? O tak. Jeszcze. Jeszcze. Tak. I ja liczę. Raz. Do sześciu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. No i przechodź. No i ładnie. Dawaj. Raz. Dwa. Staraj się bardziej jak motyle. Nie rób tak bardziej do tyłu, nie ściągaj, bo bardziej ci plecy angażujesz. Wal motyle. I jak? Dobrze wchodzi. Jak te łokcie się wyżej dźwigłem, elegancko, nie? Razem czułem, jak to tył pracuje. No właśnie, bo właśnie no. Cały tył ma pracować. Bosko. No, więc... Dawaj, Dragon Ball. Przedostatnia seria. Goku ostatnia seria. Przedostatnia seria. Nie, przedostatnia, sorry, super serie. Pierwsza seria, 25, podciąganie do brody. No i na chwilę. No. Dawaj. I wąsko trzymamy. Ja wolę szerzej. Każdego innego preferencji, nie? Ciemno jak w dupie umurzyłem. No. Jest. Na miejsce. Perfekto. I lecimy dalej. Tak nie zajmą sprzętu, nie? Pokaż jakim to ciężarem się zaczyna serię. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No, zaczyna 100 kilo. Nie, no gdzie? 50? 50. No. Dawaj. Pokaż jak tricep się puchnie. Idzie w kół. A nie ma na rączki, kurwa, to jest daremno. Dawaj. Jeszcze. No i proszę. Show me your guns. Proszę. Już bardzo. Lewo, pokażę lewo. Powiedz ile masz stażu na siłowni.
Dwa miesiące. No, z tym nowym planem co teraz idzie. A ile ważyłeś przed zaczęciem? No Jezu, weź wstyd. Co ty? Ale dobrze, powiedz. Prawdopodobnie gdzieś pewnie wkleić w tym filmiku, tak? No. No, to prawdopodobnie w tym filmiku. Te zdjęcia chyba co masz. No niestety będziecie mogli zobaczyć. Przed i po. No. Jak, ale szybko poszło stary. Jak wyglądałem. No. No ważyłem 90 prawie 5 kg. No. A no, poszło na ile? Tragedia. No i teraz jest na czcio 72-200, nie? 8 tygodni. No 9, już teraz 9 dopiero. A siłowo jak wyglądało to na początku? Nie, ile miałeś? Tragedia. Co, no ale... takie, ja wiem, najprostszy taki no zestaw dyskotekowy typu klata biceps, no. Nie? No to co, na klatkę no to szło po jeden no. 25 na stronę, nie? No. Bo te gryfy, tak jak sam widziałeś, są no, jakieś, no. Nie wiem, ciężkie i mi strasznie przeszkadza to, że one mają taką tą... No ja wiem, o co ci chodzi. Te łożyska, nie? Że no, ona się tak obraca strasznie. No a teraz, jak robię ostatnią serię, no to mam założone... mam założone 40 kg, no to masz 80 kg plus no, gryf. No. No i razy 12, nie? No bo to wiesz, bo to tak szybko poszło przez ten koks, no, nie? No. Ale plec był mój strasznie zaśmiecony, bo tak naprawdę no. Pierwszy miesiąc diety od, nie mogę tutaj powiedzieć od kogo, bo jeszcze wiesz, na razie nie mogę, ale od pana bez wymówek. No był strasznie zasypiony organizm i co? Szybko ci to rozpisał i poszło jak... W pierwszym miesiącu tak już naprawdę jak już tak odstawiłem te gówno całe, nie? No. Typu te maki, sraki, tym wszystkim, bo to wiesz, no pracujesz, nie, to zachodzisz. Wpierdolisz wszystko, coś szybkiego, nie leć. A teraz akurat mam cudowną dziewczynę, którą tam prawdopodobnie będzie wyglądała, więc pozdrawiam, która właśnie pomaga mi w tym całym przygotowaniu, w tym wszystkim. No. Więc posiłki ci robi? Wiesz, posiłki robi. Stara się, nie? Jeżeli ma czas, że po prostu ma wolne, nie? To naprawdę ja to szanuję, bo ona wstaje razem ze mną. Mimo tego, że ma wolne następne dnia, zajebiście, mogę sobie pospać, nie? To wstaje i zawsze mi pomaga, nie? Tak jak dzisiaj na przykład do pracy, nie? Ja wstałem, szybki prysznic, coś tam tego, już schodzę na dół i wiesz, przynajmniej pakowałem się posiłki, nie? Pojemniki, żebym miał do pracy, więc to naprawdę się fali. Elegancko, nie? Co, lecimy dalej? Lecimy. A jak mamy gadać coś, to możemy po treningu coś pogadać. Dokładnie, możesz do kamery. Nagrywać, jak to będzie wyglądało. No. Bez cięcia. Bez cięcia. A już się trochę zimno robi, trzeba coś lecieć z tematem. Jest strasznie zimno i nie mamy tutaj handli. Mimo, że jesteśmy w Anglii, nie? No. W Polsce minus 18, pamiętam. Tragedia. No nie wiem. No. Sezon się zaczął, widzisz. Najgorsze jest to nagrywa się cały czas. No cały czas leci, nie? Odstawiajcie sprzęt na miejscu, słuchajcie, bo no to akurat no może być ci, taka... co chodzą na tą siłownię akurat. Dokładnie. Jest akurat no taka drobnostka. Szukasz kurwa hanty stare w tym treningu. Ja robię super w seriach. No. To tam, że pogadaliśmy sobie, no to już jest mały pikus, no. Ale chodzi o to, że chcesz wziąć, on powinno tam leżeć na miejscu. No, a jest gdzieś tam na końcu siłowni, nie? No, my musimy teraz i lecisz za tym, bo... No. Całą siłownię, żeby... A co my teraz robimy w ogóle, ty? No teraz walimy coś... Do brody, nie? Tak jest. Do oporu stary, tutaj już przygotujemy miejsce. Dawaj. A nie, mamy zrobione, wiesz, to jeszcze fajnie. O, wiesz. Dobra, cały czas to leci, tak? Naprawdę? No cały czas leci. I co, bez cięcia będzie? 5 minut już leci, nie? No dobra. No, bez cięcia. Dobra, no to pokażę wam, jak wygląda przypadkowo mój trening taki na co dzień. Teraz trochę luzu sobie daję, bo specjalnie dla was tutaj jest do ciebie, no tak jak prosiłeś pewnie razem. Ale ogólnie pokażę wam, jak to wygląda. Teraz robię do końca te ćwiczenie, czyli dwie serie. Super serie. Pokażę wam, jak to naprawdę wygląda. Jak to wygląda, jak to powinno wyglądać w przypadku człowieka z dwumiesięcznym stażem i się zmienił jakby 2-3 lata. Jak to powinno wyglądać u kogoś, kto chce. Kto chce cokolwiek zrobić. No, dokładnie. Lecimy. Dawaj. Tak jest. Halk jak chuj. Co teraz? Do brody?
nie pierdoli. Zrobić 10 super serii. Jest nowy nabytek Polish Muscleman. Konkretny zawodnik, a nie jakieś pierdolenie, nie? Dobra. Nie ma wody, więc nie ma picia. Jak nie ma wody, jest moja woda, tam stoi. Tam jest, ja o niej zapomniałem całkiem, nie? Jak chcesz, to się dam, nie? Nie ma czasu, człowieku, kobieta czeka. On nawet nie ma czasu pić wody na treningu. Takie zaangażowany, nie? Pół do dziesiąte, stary, lecisz. I walimy teraz rekord na tydzień. Zanim ty skończysz, ja zanim zacznę, to ja zamarznę. Poważnie, nie? Chyba trzeba będzie kamermena. Rekord na triceps. Pokaż rekord na triceps, idziemy. 59. 59 kg. Kurwa, to jest... Dwa miesiące, ty. Ale to tak jest, jak się jest endomorfikiem, nie? Dobra. No. Tatuaż podkreśla triceps. Dawaj, majster. Potem sobie jeszcze pogadamy trochę. Jedziesz. Come on, baby. Masz koszulkę streka, nie? Koszulkę streka? No tak wyszło, pracuję akurat w Vitamin Shop w Lidz. No, wszyscy kurwa, no wszystko streka, stary, noszą, no, ja nie wiem jak to... Wszystko streka, siłownie streka, proszę. Koszulkę streka. Dobra, powiedz, że ma sponsora, kurwa, nie. Nie sprzedałem się. No. Jak na razie, nie? Ojejku. 9 no, minut, stary. Na razie robimy pauzę. Potem jeszcze raz włączymy. Teraz pauza. Pokaż jak to się robi. Ostatnia seria. No. Koniec. Zostało nam 25 minut do zamknięcia. Więc na to ostatnie 20 mamy, minut. Kardio. Mamy 25 minut, żeby się spompować dobrze, tak. Nie? Pamiętajcie, kardio musi być. Na rowerze się zapierdala. No. Dobra. Elegancko, no. Jest. Super seria oczywiście. No i ja. Kurwa. Duży jest. Gdzie to pompa, kurwa? Jak na endomorfika jest dobrze. A bez kitu nie mogę telefonu trzymać, nie? No przejebany. No i dawaj. Czas na taniec. Ale triceps ma jebany koosa. Dawaj, jeszcze 5. I teraz. Raz. 5? Dawaj. To pompki. Pompki dawaj w takim razie. I ja liczę do 7. Dawaj. Raz. 2. 3, 4, 5, 6, dawaj do 10, dawaj, 7.
8, jeszcze dwie. 9. I brawo. A co teraz? Idę do domu. Nie, kardio. Ile masz, kurwa? Kurwa, ale ośmieszy mnie, jebany ty. No no, ja to już tak... 8 lat, kurwa, nie? Dobra. No przypnie, kurwa. Ale nie, to dzisiaj nic. Nie mam czego. Patrz, to bicepsi pali. Patrz, widzisz? Poszło. Prawa, nie, więcej zrobimy po zawaniu. Nie, to bicep z bokiem będzie z boku. Klasa z bicepsem będzie ok, dawaj. Którą chcesz, z prawej czy z lewej? Z lewej. No dobra, to ja wezmę z prawej, to weźmy z lewej. No i gitara. Dobra. Kto lepiej, kurwa? Posing, routine. Dawaj teraz podwójny bicep z tyłem. O kurwa, to będzie ciężko. No. To będzie ciężko. Dawaj. A tu światło z tyłu. No. Aż mi skurcz za boku. Teraz najszerszy grzbietu, dawaj, dalej. Nie, nie będę. Koniec, dajcie mi dzieci. Dobra, przegrał. Dawaj, kurwa. No i co tam pijesz? Co tam pijesz, kurwa? 40 gram kreatyny po treningu. No. Ja pierdolę. Zobacz, widzisz, no, pogarniasz to w ogóle? Tyle trzeba. Pojebany, kurwa. Ale ładnie pachnie. Pineapple. Pineapple. Pineapple, no. No. Jebiste. Ale ja mam lepsze białko za to. No, bo ty masz one się. Ja je tylko zrobię tak, nie? Tak zrobię. One jest wymieszane, kurwa. No ja mam... Ja mam akurat z whey protein. Whey protein, nie bierzcie białej czekolady, ja pierdolę. No to jest taka średniawka, jakby nie było, nie? Ale za fliko, nie? No ale za fliko. Za flika. Oni w ogóle dużo właśnie sponsorują tych youtuberów, kurwa, widziałem. No, ja do promocji dostałem akurat. Teraz, kurwa, kardio ze shakerami. No, okay. No. Kurwa, potwór. Hmm? Ja pierdolę. Ale stary, normalnie to tyle nie bierz tego, nie? Zaraz łapa się zwiększyła. Poczułem białko. Białko poczułem. No, 40 gram izolatu. I tak jak mówię, no... Zawsze to wale, wiesz, pogołowych treningowych, nie? 20 gram wale przed treningiem, glutaminy i kreatyny. A 20 gram wale po treningu, tak samo, glutamina i chuj tego. Kreatyna. Ty, ale daje, wiesz, efekty, bo sprawdzałem już na sobie. Wytrzymałościowo lepiej jest, tak, nie? Tak. Też widziałeś, ile wody wypiłem, ty. A serio, no, kosa, nie? I powiem ci szczerze, że naprawdę dużo. Siły dużo daje, wiesz. Akurat, bo takie brałem 25 gramów, później 30, taką piramidkę sobie robiłem, 35. To tak już od 35 zacząłem dopiero. No, no, no. 45-50 już jest za dużo, 4 dychy dla mnie to jest idealnie, więc jak ktoś waży 75 kg, to 40. Stary, ja kredyt od 5 lat nie brałem, nie? Także jak zrobię cykla, to pierdolę. Mhm.